Cześć. Wtorek. Za wcześnie jak dla mnie. Jest bardzo zimno. I no nie ma śniegu. Było trochę na samochodzie i widzę, że jak samochody jadą, to mają trochę na dachu, ale nie ma jakoś takiego specjalnego zimna. Ale zamarzam. Jest tak zimno. A jeszcze miałem dzisiaj ogromny problem ze wstaniem rano, żeby pójść na gym. Ale się udało. To już siódmy dzień z rzędu, więc właściwie trzeba to zrobić jeszcze trzy razy, żeby weszło w nawyk. Trzy razy, trzykrotnie. Trzy tygodnie i nawyk chodzi. Ale jestem chyba, nie wiem, od tego zimna i mrozu zmęczony, zmulony. O, dobra, zasypiam na stojąco. A dzisiaj rano przesiedziałem was 20 minut na łóżku, zastanawiając się, czy pójść na siłownię, czy nie pójść. To jest w ogóle jakimś absurdem. Więc się po prostu położyć spać. Albo po prostu wstać, zebrać się i wyjść. To się dzieje, mi się zastanawiałem. No ale idę już dobre 5 minut, więc takie ciało trochę bardziej obudzone, więc powinienem przetrwać. Ale jestem strasznie zmulony, nie wiem czy to przez to, że jest tak zimno, czy po prostu jestem, nie wiem, może trochę dużo tej siłowni wczoraj dwa razy i tak dosyć mocno przewaliłem, więc może będzie trzeba to troszeczkę ograniczyć do jednego dnia dziennie i dzisiaj będzie jeden dzień. Dzisiaj będzie tylko raz, nie mam, jakoś nie mam takiej mentalnej ochoty, żeby już jeszcze po południu robić jakieś klasy, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie bylebym doszedł na siłownię, bo zasypiam i zamarzam jednocześnie, więc idę, wytrwałem. Po prostu bardzo mnie to dużo kosztowało, ale wytrwałem i jestem zadowolony. Do później. Nie wiem czy mnie widać, bo jestem w samochodzie, a tu jest trochę ciemno. Włączyłem światło, ale mam wrażenie, że no nic specjalnie nie daje. Poszedłem do takiego sklepu ze zdrową żywnością, który się nazywa Nourish. I to jest taki Holland Bar, no tam gdzie kupujemy wszystkie zdrowe rzeczy, jeżeli nie znacie tego sklepu. I kupiłem żel z arniką do kąpieli pod prysznic. On jest fantastyczny, bo bardzo... Nie wiem jak to nazwać, że release the muscle, nie wiem jak to nazwać. No, że robi tak, że mięśnie są, że są wiotkie, nie wiem czy mogę powiedzieć, tak? Nawet jak jesteśmy spięci, zrobiliśmy za dużo treningu, jest nam ciężko, boli nas wszystko, to mięśnie są od razu bardzo takie niemięśniowe. Nie wiem jak to powiedzieć, chodzi o to, że nie są twarde, nie są zbite, tylko są takie super luźne, od razu po nim. I zapach jest też fantastyczny. Niestety nie było tych, które chciałem, więc wziąłem taki mały set w stylu prezentu. Jakieś trzy elementy w fancy pudełku, no ale nic, ważne, że mam cokolwiek. Więc to mi się udało. I przyszedłem się tak w koło, kupiłem jedzenie. No i tak jakoś zleciało. Zaraz wracam do domu, jest zimno bardzo. Jutro mam dużo planów, dużo rzeczy do zrobienia. Jeszcze muszę iść do Galerii Narodowej, bo byłem dzisiaj tam, przechodziłem was dwa razy i nie wstąpiłem, bo zapomniałem zobaczyć na kartki wielkanocne. Więc chciałbym mieć to z głowy. Nawet jak nie chcę nic kupić, po prostu miałem tam zaś, nie zaszedłem, to po prostu chcę mieć to odhaczone. I następna rzecz to jutro mototax i muszę sobie wyrobić kartę. To nie jest dowód, to jest taka karta, którą teraz się normalnie daje każdemu, kto zgłasza wniosek o PPS, czy taki numer jest rejestracyjny w Irlandii.
A jak ja tu przyjechałem 11 lat temu, to nikt czegoś takiego nie dawał. No i tam na przykład jak się logujemy online, czy do naszej ubezpieczalni, czy do podatków, to niestety pytają o numer karty, której ja nie mam, więc muszę ją sobie wyrobić, bo inaczej nie mogę wejść online do wielu serwisów, więc to załatwię jutro. I może siłownia, choć tak, dzisiaj sobie obiecałem, na siłownię nie pójdę, bo jestem przemęczony. Bo czuję, to jest tak duży wysiłek, długo nie ćwiczyłem, długo nie pływałem, ale z drugiej strony mogę sobie pójść rano na siłownię, może znowu będzie pusty basen i popływam trochę, może zrobię jakiś trening, potem pójdę do taksu zapłacić podatek, potem pójdę zrobić tą kartę, potem pójdę do Galerii Narodowej, potem pójdę do domu. No, potem znowu pójdę na siłownię i tak się kółko będzie kręcić. No zobaczymy. To plan na jutro. Dzisiaj było fajnie, zrobiłem dużo i kupiłem mój żel zarnik i bardzo się cieszę. Wiecie co, nawet wam, nie wiem, tak nie będzie widać, jak wam pokażę. Tak to wygląda, nie wiem czy widać, bo nie widzę monitoru. I żel z arniki to jest ten dla sportowców. No w każdym razie fantastyczna sprawa, muszę zrobić o tym filmik kiedyś, bo jak nie wierzę w takie pierdoły, to zadziałało po prostu od pierwszego wrażenia, od pierwszego użycia, a dostałem to dawno temu w prezencie chyba świątecznym, już nie pamiętam, albo mikołajkowym, od mojej przyjaciółki Joanny, z którą kiedyś pracowałem, bardzo pozdrawiam, jak to wygląda. Joanna, od tej pory ja tą arnikę stosuję bez przerwy i kupuję na bieżąco, to bo po prostu była najlepsza rzecz, jaka mi się trafiła, jeżeli chodzi o takie kosmetyki sportowe, po prostu fantastycznego miałaś noćta. Dobra, tyle, słuchajcie, idę do domu. Jestem w aucie, bo chciałem sprawdzić, czy akumulator działa, bo było zimno i może, nie wiem, nie działał czy coś, ale odpaliłem samochód i normalnie wszystko, bez jakiegoś żadnego szału. Raz nie jeździłem przez chyba miesiąc, to mi się akumulator wyładował, więc wolałem zobaczyć, żeby nie mieć niespodzianek na przyszłość. Dobra, tyle, lecę do domu, jestem zmarznięty, zrobię coś do żarcia, idę spać, a jutro kolejny wspaniały, cudowny dzień. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, buzi buzi. A jeszcze przed spaniem stwierdziłem, że wybiorę się do Zakury, więc idę, zjem gorącą zupę i dopiero się położę. Więc do zobaczenia w Zakurze. Najadłem się po prostu, było fenomenalne. Miałem seafood ramen, był przepyszny. A za mną Zakura, Bago Street, najlepsze japońskie jedzenie w Irlandii. Uwielbiam japońską kuchnię i jadłem w bardzo wielu miejscach, ale to jest absolutnie najfajniejsze. Dzięki, idę do domu, nażreć się na noc nic gorszego. Pozdrawiam was, trzymajcie się.